Moim Państwa gościem jest dzisiaj Arkadiusz Jagubik, gwiazda filmu Carte Blanche, a także Ziarna Prawdy, które w tym miesiącu wchodzi do polskich kin. Witam Państwa bardzo serdecznie, witam Cię, ale może z tą gwiazdą to bym tak nie przesadzał. Panie Jarku, do dość poważnego filmu wprowadza Pan taki trochę pierwiastek komediowy, ponieważ Pana postać rozśmieszy też trochę tą sytuację, w której znajduje się główny bohater. Ale to fajnie, że tak Pan odebrał tę moją postać. Postać Wiktora, czyli przyjaciel. Najlepszy przyjaciel. Najlepszy przyjaciel, najbliższy przyjaciel głównego bohatera, który chcąc nie chcąc jest zmuszony, żeby brać udział w tym kłamstwie de facto. Powiedziałeś jej? Przedałem Ci słowa. Jakby z biegiem czasu zdaje sobie Wiktor sprawę, że jednak musi coś zrobić, bo boi się tego, że jeszcze krok, jeszcze dwa i wydarzy się coś niedobrego, że wydarzy się jakaś tragedia. I teraz rozmawiamy o takiej poważnej nucie. A ja zawsze mam tak, że postać warto złamać, że ona po prostu powinna być i jasna, i ciemna, że powinna być i tragiczna, i komediowa. No właśnie, Pana postać też z tym problemem jakby zostaje sama, zostaje zrzucona na jej barki informacja o tym, co się przydarzyło głównemu bohaterowi, ale nie może się z tym podzielić ani właśnie ze swoją rodziną, ani z przyjaciółmi innymi, więc też przeżywa katusze. Właśnie o to chodzi, że trochę też jest tak, że przez to, że dostaje taki ciężar, który musi Wiktor nieść na plecach, że nie może się tą informacją z nikim podzielić, to rodzi dla mojej postaci tam ogromne komplikacje. Tego do końca nawet w filmie nie widać, ale z reżyserem Jackiem Lusińskim, przechodząc jak gdyby drogę scenariusza, czyli każdy aktor potrzebuje jak gdyby umówić się, jaka to jest droga z punktu A do punktu B. Jak tę drogę pofałdować, jak zrobić z niej sinusoidę różnych nastrojów, emocji. Znaczy jak zbudować pełną postać, tak? Tak. No bo to nie jest tak, że ona wychodzi za drzwi mieszkania głównego bohatera i jej życie się rozpływa. Dokładnie. I być może tego nawet w filmie nie ma, ale musieliśmy zbudować bardzo precyzyjnie taką bardzo mocną bazę postaci Wiktora. I to, że Wiktor nie może powiedzieć ani swojej żonie, nikomu, dlaczego tak często jest u Kacpra, dlaczego tak się nim zajmuje, to po prostu rozwala jego życie rodzinne, krótko mówiąc. No, żona chce się z nim, podejrzewając go o romans, chce się z nim rozstać. Jest to pewnego rodzaju romans, tak? To jest to pewnego rodzaju też zdrada własnej żony, tylko że z innych pobudek i nie z taką osobą, jak ona by sobie to w głowie ułożyła. Ja tak się kurczę, jako Arek Jakubi, zastanawiam się, co ja bym zrobił, gdybym ja został w takiej sytuacji postawiony. I myślę sobie, że kurczę, chyba bym powiedział jednak swojej żonie. Chyba tak, bo mój dom, prywatny dom, jest dla mnie tą bazą, o którą bym walczył pewnie z całego serca. I tutaj chyba bym z nią przeprowadził poważną rozmowę, prosząc o dyskrecję i wytłumaczył, dlaczego tak często nie ma mnie w domu i dlaczego jestem tak blisko mojego przyjaciela Kacpra, że muszę mu po prostu pomagać, że chcę mu pomagać, bo to jest mój najbliższy, najważniejszy przyjaciel. Zrobimy jeszcze jeden browarek dzisiaj? Nie widzę inaczej. Ten film, oprócz tego, że traktuje o dość dużym problemie społecznym, także jest skierowany do osób niedowidzących i ślepych, ponieważ będzie wprowadzony do kin w szczególny sposób. Czy myśli Pan, że to jakoś wpłynie bardziej na rozwój tej gałęzi kinematografii dla właśnie tych osób, żeby dla nich ta kultura też była w pełni dostępna? Nie no, oczywiście, że jak gdyby szansa na to, żeby audiodeskrypcję wprowadzić, nie wiem, powszechnie, zwłaszcza po premierze filmu Carte Blanche, myślę, że szansa na to jest ogromna. Nie wiem, jak to wygląda jak gdyby od strony finansowej, bo ta metoda jest dosyć kosztowna.
Nie wiem, ile filmów można w ten sposób przetłumaczyć. Ja rozumiem, ale pan też jest twórcą, który też tworzy filmy, tak? Czy teraz w głowie, układając budżet, też będzie pan zakładał właśnie pewną kwotę w razie czego na takie działania, czy... Ja tak do końca nie jestem specjalistą od słupków cyferek i nie wiem, jakby to wyglądało jakby przy konstruowaniu filmowego budżetu. Natomiast to jest pytanie pewnie bardziej do, nie wiem, do ustawodawców a propos tego, że może warto byłoby zastanowić się nad jakimiś zniżkami. A propos właśnie dostępu do kultury, nad zniżkami biletów do kina, biletów do teatru. I żeby dać szansę osobie niewidzącej razem ze swoim opiekunem na taki seans pójść. Czyli że nie wiem, czy bezpłatny bilet, bo to są dwie osoby. I wtedy jest szansa, że ten opiekun jak gdyby będzie takim właśnie audio, będzie osobą, która będzie ten film tłumaczyła, opowiadała osobie niewidzącej. Mówimy w nadziei właśnie, że ten film odciśnie takie piętno na środowisku kulturalnym, żeby właśnie wymogło na nich takie postulaty, jakie tutaj z panem Arkadiuszem omawialiśmy. Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję również pięknie.